Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was ze sklepu Odkrywca Historii. Chcielibyśmy dzisiaj ogłosić dla Was konkurs, a przedmiotem konkursu będą oto takie naszyweczki, które sami robimy. Jak również dwa takie kubeczki, Odkrywca Historii, Podróże w czasie, Przygoda poszukiwania i oczywiście kubek Rodzinki Detektorystów.pl. Takie dwa kubeczki. Weźcie udział w konkursie, ja nie mogę, bo robię drożdżaka z mamą. A zanim przejdziemy do omawiania regulaminu, chcielibyśmy się Wam czymś pochwalić. Oglądajcie nas do końca, bo warto. Od 2 dni pracujemy nad większymi zmianami w sklepie. Głównie chodzi tutaj o zabiegi estetyczne. Musimy powiększyć kubaturę sklepu, ponieważ planujemy na ten rok zwiększyć asortyment w sprzedaży wykrywaczy metali, jak również akcesoriów. Pokażemy Wam, jak to wygląda na chwilę obecną. Pierwszą taką istotną zmianą to jest zmiana lady sklepowej. Prezes firmy zostaje ten sam, Ewelinka. Żeby nie było. Żeby nie było. Także zmieniliśmy ladę. Wystrój sklepu też się w okolicach lady zmieni, ponieważ co tutaj będziemy mieli? Wodospad. Mamy tutaj taki ładny wodospad, fontannę, także będzie nadawał nam klimatu. Zrobimy mały rekonesans po sklepie. Wygląda to teraz w ten sposób, że ta nasza część gospodarcza, gdzie mamy hafciarkę, mały serwis i zajmujemy się naszywką, została zastawiona takimi oto regałami. Na regałach znajdować się będą czapki, noże, lampki, propointery, no i zestaw też kubków. Tutaj mamy dział Questa, który zostaje na miejscu, nic tutaj nie ruszamy. No i oczywiście też lada firmowa przedziela sklep. Jakby wchodzimy też do drugiego takiego pomieszczenia, gdzie już docelowo są wyeksponowane wykrywacze innych firm. Remigius stoi na miejscu, tutaj gdzie stał, natomiast zobaczcie, nie ma tych tylnych lad, które były. Jest tam ta lada mniejsza, no i ten nasz kącik kawowy, gdzie jak będziecie przyjeżdżać do nas, będzie można wspólnie wypić kawę. Idąc dalej sklepem, mamy tutaj dział Gareta, dalej wykrywacze firmy Rutus, dalej przechodząc mamy wykrywacze firmy Nocta, Fischera, no i tutaj taki duży ten ekspozytor, który był na środku, dostawiliśmy do ściany i stworzyliśmy taki klimacik typowo poszukiwawczy z wykrywaczami metali firmy Deus. Przechodząc dalej w prawo, tutaj robimy kącik wykrywaczy metali XP Deus, różnej maści, analogii, wykrywacze do głębokich poszukiwań, wykrywacze Golden Mask 5+, 6, za chwilę przyjdą 7, no i oczywiście słynne analogii 4WD. Dalej idąc, tutaj będziemy mieli dział taki wodny, jak ja to mówię, gdzie będą wyeksponowane, czy są magnesy neodymowe, linki do magnesów, różnej maści sitka, no i też sita firmy Swager. A tutaj mamy naszego rajdowca na roweryku. Rower jest częścią też naszej ekspozycji. Towarzyszy nam tutaj od roku, sobie stoi. Czeka, aż Hania urośnie. I czeka, aż Hania urośnie. A tutaj za ladą, za miejscem, gdzie jest główny witraż, za Remigiuszem, są wykrywacze firmy Gauss. Profesjonalne wykrywacze dla łowców skarbów Gauss. Pyk, pyk. I jedziemy dalej. No i tutaj oczywiście pokrowce, czapki, książki i inny drobny asortyment dla poszukiwaczy. Tak oto wygląda to z perspektywy środka sklepu. Nasz grafik wykonał dla nas nowe cenówki z naszym logo. Tutaj będą nazwy wykrywaczy, cena i nasze logo firmowe, tak zwane firmowe cenówki. Nasz baner z logo Rodzinki Detektorystów.pl na pewno znajdzie swoje miejsce u nas w sklepie. Jeszcze nie mamy pomysłu, w którym miejscu go powiesimy.
Może Wy, oglądając filmik, zasugerujecie nam, gdzie go przywiesić, w którym miejscu eksponować logo graficzne rodzinki detektorystów.pl. A tutaj jest moje królestwo. Hafciarka, maszyna, oczywiście ogrom bałaganu, bo jeszcze tutaj nie zdążyliśmy posprzątać. Hafciarka, za chwilę ją włączymy, żeby sobie popracowała. No i też maszyna, na której Ewelinka przeszywa naszywki. Zacznę omawiać regulamin konkursu, a jest on bardzo prosty. Zaprezentujemy nagrody, które są do wygrania. Pierwsza naszywka to symbol czaszki skrzyżowany z detektorami. Bardzo wymowna naszywka, która prezentuje, czy daje taką wymowną myśl, aż po grób będziemy detektorystami. Druga naszywka z naszym logo, rodzinka detektorystów.pl. Piękna naszywka, wielokolorowa, z detalami, no i co? I prezentująca rodzinne poszukiwania. Kolejna naszywka, która będzie poddana konkursowi, to jest tak zwana ewolucja. Stworzyliśmy się jako małpy, a dzisiaj jesteśmy poszukiwaczami. Jest to bardzo symboliczna i wymowna naszywka, która pokazuje, kto to tak naprawdę dzisiaj dominuje. Oczywiście my, poszukiwacze. Czwarta naszywka, flaga Polski z detektorami. Fan klub polskich poszukiwaczy jest znany na całym świecie. O czym też mówi ta naszywka? Detektorysta, polski fan klub. Poszukiwacz na tle z napisem detektorysta, polski fan klub. Jest to kolejna naszywka, którą może ktoś z Was wygrać. Następną naszywką jest Żyj pasją. Bardzo wymowna naszywka, którą wielokrotnie pokazujemy. I jest to też hasło przewodnie w tym roku dla nas. Żyj pasją, bądź poszukiwaczem. A jak mowa o poszukiwaniach, no to naszywka poszukiwacza na tle księżyca, słońca stojącego na wyniesieniu. Niesamowicie ciekawa i bardzo atrakcyjna naszywka. No i wisienka na torcie naszych naszyweczek. Naszywka nasza oczywiście, odkrywca historii. Firmowa naszywka. Każdy ją musi mieć. Może i Ty zostaniesz szczęśliwym. Kim? Wygranym w konkursie. Nie każdy oczywiście z naszych widzów jest poszukiwaczem i nie każdego mogą interesować na przykład naszywki. Natomiast kubek z naszym logo jest czymś takim bardzo uniwersalnym, który może trafić do każdego, nie tylko poszukiwacza, ale też osoby, która chciałaby wziąć udział w konkursie. Także pierwszym kubeczkiem do wygrania jest oczywiście kubek z logo odkrywcy. Z taką sentencją: podróże w czasie, przygoda poszukiwania. No i kolejny kubeczek z naszym logo, rodzinka detektorystów. Bądźcie jak my, detektoryści. A regulamin konkursu jest bardzo prosty. Hasło konkursowe to jest odkrywca historii. Ten konkurs jest skierowany głównie do osób, które są subskrybentami naszego kanału. Czyli tak, żeby wziąć udział w konkursie, należy być subskrybentem naszego kanału, zalajkować ten film konkursowy, no i oczywiście wpisać hasło odkrywca historii. Że tak. A jeszcze najważniejsze, ogłoszenie wyników nastąpi we wtorek 31 stycznia o godzinie 18. Wtorek 31 stycznia, godzina 18.
Pełny regulamin konkursu oczywiście też znajdziecie w opisie pod filmem. Oczywiście wszystkim, którzy będą uczestniczyć w naszym konkursie, życzymy powodzenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.